Ostatnio w Minecrafcie modny jest tryb na serwerze Zęciaka, Genkasz. Oczywiście wciągnęli mnie w granie na tym serwerze. A jeśli chcesz grać z nami w różne rzeczy, to wbijaj na Discorda. Możesz też zostawić subskrypcję i łapkę w górę. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam co nieco na tym serwerze, jak to działa i moją naszą wyspę, także zapraszam. Na serwerze możemy zarabiać prawdziwe pieniądze, a jednym ze sposobów i w sumie główną rzeczą, którą się tutaj robi, jest zbieranie różnych surowców. Na początku na farmie pszenicy, potem upgrade'uje się to do możliwości zbierania na farmach takich jak ziemniaków, potem marchewek, a następnie buraków. Zbiera się również tutaj coś takiego jak galaktyczne odłamki, które możemy wymienić na klucze i z tych kluczy możemy otwierać galaktyczną skrzynkę, gdzie wychodzą z niej super itemy. Możemy tutaj... Jeszcze raz. Możemy to zrobić, pisając kreskę. Odłamki. No. I potrzebujemy takich 64, aby kupić klucz. Ja mam tutaj spędzone tylko 7 godzin, 30 minut i 31 sekund oraz mało pieniędzy, bo tylko 9 zł i 9 groszy, gdyż jestem na tym serwerze tylko w godzinach wieczornych, kiedy niestety już nie ma eventów. No niestety. I też mi się nie chce. Jak widać, wyspa, na której jestem, jest czwarta w rankingu. Tak. A czy na niej coś zrobiłam? Nie. Czy ten serwer to scam? Nie wiem, okaże się. O, tutaj wydropiłam właśnie jeden grosz. No właśnie, tak myślę, że nawet jeśli to jest scam, to ta gra ma takie ciekawsze urozmaicenia niż kopanie tego, bo coś tu się jednak robi. W sumie nic takiego bardziej nudnego niż na takim skybloku, na którym nie dropi się tych pieniędzy czy coś, więc nie będę żałować, że zmarnowałam tutaj czas. I tak, ja mam tutaj 9 zł tylko, bo mi się nie chce. Ale pokażę wam, że grając faktycznie da się tu zdobyć pieniądze, bo wejdziemy sobie w topkę hajsu. I ludzie, którzy są ze mną na wyspie, no to jak widać tutaj jest 270, a od początku edycji zarobił, no to 311 w sumie złoty i 45 groszy, a tutaj kolejny zarobił 305 zł, także tutaj topka to 1 to 750, także skoro zarobili tyle, to da się. Czy wypłacą? Okaże się, jak się dowiem, czy wypłacają to faktycznie, no to dam znać. Mogę tutaj jeszcze powiedzieć, iż są różne farmy, nie tylko tych tutaj marchewek i takie tam. Jest są grzybów, jakieś tam terakoty, diamentów, dżunglowego drewna, miedzi, itp. itd. I na każdych tych farmach jest tak, że co jakiś czas są organizowane eventy w godzinach chyba 15-21. No i się na tym zarabia i można wydropić tak z 10 zł, 20 do... nie, od 10 do 25 chyba, czy coś takiego, albo 5 do 25, nie jestem pewna. I na pewno da się wydropić z tych farm te pieniądze na tych eventach, bo właśnie też sprawdzałam to, w sensie ja sprawdzałam, no u tych co znam, to się sprawdziło. No i ogółem, tak jak mówiłam, to jest nasza wyspa, tu mamy takie fajne coś, co wybudował jeden właśnie tutaj z kolegów z Discorda. Nie wiem co to, on to jakoś nazywa. I tu miał coś budować też, ale chyba tego nie zbuduje, bo mu się nie chce. To znaczy z tego co mówił.
Tu są właśnie te generatory. Tutaj też generatory. Tutaj szalkery, skrzynki. Tu portal, też skrzynki. I uwaga, tu jest takie super ekstra coś. A tutaj nie wiem co to, aleluja. Tutaj jest takie ekstra coś, czyli takie, co muzyczkę puszczają, super ekstra. I tu jak się zejdzie na sam dół, to coś jest. Zobaczcie. Są beacony i uwaga, 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 też są te takie grające rzeczy. O, tutaj, tak. Tutaj się idzie i też są grające rzeczy. Ja nie wiem, jak oni to zbudowali. Mi by się nie chciało. Ja nie umiem. Ale zbudowali. Ja tu ogólnie nic nie zrobiłam. Oprócz tego, że jestem. I tak. I myślę, że jest piękna ta wyspa. Cudowna ekstra. Czwarta w rankingu. Czyli super prestiżnie. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym, że można sobie kupić potki i dzięki tym potkom możemy, no na przykład nie wiem, rzucane też są. Dzięki tym potkom, nie wiem, kupię sobie więcej, nie wiem, z trzy. No i bierzemy sobie taką potkę i dzięki tym potkom możemy szybciej kopać, taka magia tutaj, wow. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No tak czy siak, jeśli tutaj skamują, to jest tu fajnie, bo jest jak na, nie wiem, Skyblocku i można sobie pograć. Miło spędzić czas, nie tylko kopię się te buraki, chociaż też się kopię w sumie tu najwięcej. Ale można sobie spędzić czas nie gorzej niż na jakimś Skyblocku, na którym nie macie szansy nawet dostać hajsu. No i tak sobie kopiemy. I co chwilę wyskakują te, że się tam coś tam wydropiło. Na każdej farmie jest tak, że coraz... O, właśnie zamieniłem groszy. Na każdej kolejnej farmie dostaje się większy jakby limit tego, że możemy na przykład dostać do 50 groszy. Tam widziałam na innej farmie. Na grzybach chyba do 2 zł nawet możemy wydropić, także... Tak się zbiera i wcale nie jest tak, że z każdym kolejnym levelem dostaje się jakby mniej tego, się tych groszy, coś takiego. Bo jednak dostaje trochę tego. I ogólnie fajna gierka. Polecam.